podpisujemy bardzo duży kontrakt z firmą Newag. Kontrakt na 35 pociągów dwunapędowych, kontrakt wart ponad 3,3 miliarda złotych. Pozyskanie 35 pociągów pozwoli nam na rozbudowę oferty przewozowej, szczególnie na liniach niezelektryfikowanych. Takie miejscowości jak Hajnówka, Zamość, Hrubieszów, Mielec, Krosno, Nysa, Gorzów Wielkopolski, Chojnice otrzymają bardzo dobrą ofertę. Pasażerowie komfortowe przejazdy i w czasach zdecydowanie krótszych niż do tej pory, bo nie będzie wymagania zmiany trakcji, czyli zmiany lokomotywy na przykład ze spalinowej na elektryczną czy odwrotnie. Zgodnie z kontraktem dostawca ma czas na pierwsze pojazdy 36 miesięcy, więc latem 2027 roku pojawią się na polskich torach. Pociągi będą oczywiście wykonane w standardzie dalekobieżnym, w standardzie PKP Intercity. Pociągi są dwunapędowe, czyli mogą korzystać z sieci trakcyjnej, czyli typowy napęd elektryczny, lub mogą korzystać z silnika spalinowego, ale ich zabudowa modułowa pozwoli w przyszłości zamienić silnik spalinowy na napęd wodorowy. W najbliższych dniach już będziemy podpisywali kolejny bardzo duży kontrakt z fabryką Cegielskiego z Poznania na dostawę 300 plus opcja 150 wagonów pasażerskich, nowych wagonów. To będzie jeszcze większy kontrakt, a myślę, że na jesieni kolejne postępowania przetargowe na szybkie pociągi, na pociągi piętrowe, więc program inwestycyjny PKP Intercity jest bardzo duży. On nam pozwoli z jednej strony zwiększyć ofertę przewozową, ale również lepiej się przygotować do konkurencji, która się zbliża. Rynek przewozów pasażerskich w roku 2030 zostanie uwolniony i chcemy się do tego jak najlepiej przygotować.